każdy w Polsce wie, że prawdziwy Żyd ma pejsy. A jak nie ma pejsów, to pewnie kryptożyd. Dlaczego niektórzy Żydzi mają pejsy? Dlaczego niektórzy nie mają? Czy jest to moda? Może tradycja? Na pewno wielu z Was chciało zadać to pytanie, dlatego dzisiaj postaram się Wam o tym opowiedzieć. Panuje przekonanie, że tylko Hasydzi noszą pejsy. Nie do końca jest to prawda, bo każdy religijny Żyd ma obowiązek nosić pejsy. Z tym, że są one w różnej formie. Rzeczywiście Hasydzi noszą najbardziej charakterystyczne, długie, zakręcone pejsy. Natomiast coś, o czym nie wiecie, nie Hasydzi też mają pejsy. Jednak są one krótkie i bardzo często po prostu niezauważalne. Oczywiście wszystko jest bardzo ściśle związane i bazuje na prawie żydowskim. W każdym przypadku długie, krótkie, kręcone, proste, wszystkie pejsy muszą być zgodne z prawem żydowskim. Tłumaczenie wersów Tojry nie jest najlepszym pomysłem, bo żadne tłumaczenie nie odda prawdziwego sensu czytanego tekstu. Tylko oryginał może dostarczyć nam potrzebnych informacji, ale na potrzeby naszego filmu pozwolę sobie przetłumaczyć jeden malutki kawałek. Fragment ten znajduje się w trzeciej księdze, w trzeciej z pięciu ksiąg pisanej Tojry, w księdze Vayikra, w księdze kapłańskiej po polsku, która jest pełna wszelakich praw opisujących wiele sytuacji życiowych, wiele zdarzeń, których może Żyd doświadczyć w swoim życiu. Tłumaczenie tego fragmentu mówi, że mężczyzna nie może zaokrąglać brzegów swojej głowy. No właśnie, tłumaczenie brzmi dziwnie i ciężko coś tu tak naprawdę zrozumieć. Dlatego właśnie Tojra jest czytana w oryginale, tak samo jak wszystkie inne religijne księgi judaizmu. Tłumaczenie będzie zawsze interpretacją tekstu, a nie rzeczywistym oddaniem oryginału. Więc co znaczy ten tajemniczy fragment? Przekładając to na prosty język, znaczy to po prostu tyle, co zakaz golenia włosów, które są po bokach głowy. Zakaz ten związany jest z tym, że w dawnych czasach ludzie uprawiający ich idolatrię, bałwochwalstwo, czyli po prostu czcili fałszywych bogów, golili boki swojej głowy, nosząc coś w formie tak popularnego dzisiaj irokeza. Tojra zabrania nam imitowanie zachowania ludzi wyznających pogaństwo. Dlatego właśnie religijni Żydzi nie golą boków głowy. Zakaz dotyczy tylko golenia, tak więc strzyżenie nożyczkami jest jak najbardziej zgodne z prawami, ku których uczy nas Tojra. O ile nie ścinamy za krótko. I właśnie dlatego niektórzy mają pejsy, które są zupełnie niewidoczne. Tylko Hasydzi dzisiaj noszą pejsy, które są długie i bardzo widoczne. Hasydzi są grupą, która nakłada na siebie tak zwane humros, tak jakby dodatkowe wymagania, czasem bardziej rygorystyczne niż te, którymi podążają inni Żydzi. Właśnie dlatego tradycja hasycka jest taka, że skoro mamy nie golić włosów, które wyrastają z boku głowy, to po co w ogóle mamy je ścinać? Kierując się właśnie takim myśleniem, pejsy po prostu rosną i rosną. Dzisiaj mamy naprawdę mnóstwo różnych tradycji hasyckich i w zasadzie każda dynastia ma jakieś charakterystyczne elementy i nosi pejsy w inny sposób. Jest tylko jedna grupa hasycka, która nosi pejsy, które są zupełnie niewidoczne dla obserwatora z zewnątrz. Jest tak dlatego, ponieważ ich pejsy są bardzo krótkie, dlatego nie można ich odróżnić po prostu od reszty fryzury. Dzisiaj w świecie hasyckim można zobaczyć wiele różnych rodzajów i sposobów na noszenie pejsów. Niektórzy noszą pejsy, które wiszą w dół, niektórzy noszą pejsy za uchem, niektórzy jeszcze zakręcają pejsy wokół ucha, a niektórzy noszą pejsy schowane pod jarmułkę.
Tradycje to, jak nosimy pejsy, są bardzo ściśle związane z kabałą, czyli mistycyzmem żydowskim. I to właśnie kabała tłumaczy, dlaczego mamy pejsy i jakie powinniśmy nosić. Słowo pejsy w języku polskim jest słowem używanym na co dzień. Pochodzi ono od słowa pejot. I w wymowie aszkenazyjskiej jest to pejos. Tak właśnie powstało polskie słowo pejsy. Na pewno wielu z Was chce zobaczyć, jak tak naprawdę rosną pejsy. Dzisiaj macie jedyną i niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć, jak pejsy wyglądają z bliska. Jak możecie zobaczyć, pejsy nie wyrastają tak, jakby się wydawało stąd, tak jak wielu myśli, tak jak potoczna nazwa pejsy w Polsce jest. Pejsy wyrastają stąd. Pejsy wyrastają z boku głowy. Co możecie zobaczyć? I dopiero z boku głowy rosną w dół. Zapewne panie chciałyby wiedzieć, jak niektórzy hasydzi robią tak idealne loki. W jaki sposób doprowadzają, że pejsy są tak idealnie zakręcone. No więc tutaj Was zaskoczę. Pejsów nie można kręcić lokówką ani przy pomocy wałków, ponieważ mężczyźni nie mogą używać przedmiotów kobiecych, a kobiety nie mogą używać przedmiotów męskich. Żeby zrobić idealnie kręcone pejsy, trzeba je zmoczyć, rozczesać i nakręcić w specjalny sposób na palec. Jeśli powtórzy się tą czynność 5-10 razy, to wtedy mamy idealnie zakręcone pejsy. Moja tradycja nie wymaga idealnie zakręconych pejsów. Tak więc podsumowując, tak naprawdę każdy religijny Żyd ma pejsy. Nie każde pejsy są widoczne dla obserwatora z zewnątrz. Kabała w sposób bardzo szczegółowy opisuje znaczenie pejsów. Można je nosić w dół, można je nosić za uchem, można je nosić nawinięte na ucho, lub tak jak mówiłem, można je nosić pod jarmułką. Ci, u których nie widać pejsów, tak naprawdę je mają, tylko są po prostu tak krótkie i ciężko jest je rozróżnić od reszty włosów. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie na e-mail, a ja jak zawsze postaram się odpowiedzieć i pomóc najlepiej jak potrafię. To by było na tyle. Lahajmy!